Cześć. Pokażę, jak wykonać taką bombkę w kształcie serduszka. Bombka jest plastikowa, dlatego zaczynam od pomalowania jej podkładem. Zwiększy on przyczepność później nakładanych preparatów. Kiedy podkład jest już suchy, maluję bombkę na biało farbą akrylową. Do ozdobienia bombki wybrałam serwetkę z dziewczynkami. Zaczynam od rozwarstwienia serwetki, używam tylko jej górnej warstwy. Pędzelkiem zamoczonym w wodzie obrysowuję interesujący mnie motyw, a następnie wyrywam go. Serwetkę przyklejam do bombki klejem do dekupaż. Kleję pociągnięciami pędzla od środka ku brzegom serwetki. Tak bardzo starałam się ładnie przykleić serwetkę, że aż zrobiłam w niej dziurę. W takim wypadku wyjścia są dwa. Można albo zostawić tak jak jest, wysuszyć, a następnie domalować to, co się podarło, albo zetrzeć i zrobić od nowa. Ponieważ kiepsko maluję, a na serwetce zostały jeszcze dwa ładne wzory, zdecydowałam się na opcję numer dwa. Kiedy klej wyschnie, lakieruję bombkę. Nie nagrałam tego, ale lakierowałam ją kilkanaście razy, co drugą bądź trzecią warstwę przecierałam papierem ściernym. Do ozdobienia brzegów używam masy Fimo Airlight. Jest to bardzo fajna masa, która po wyschnięciu jest rzeczywiście bardzo lekka. Schnie na powietrzu, nie śmierdzi, nie klei się do rąk. Naprawdę przyjemnie się z nią pracuje. Zaczynam od rozwałkowania jej, a następnie będę ją przyklejała klejem do brzegów bombki. Teraz z silikonową pieczątką będę odbijała wzory w masie lekkiej.
Troszkę uciekłam z kadru, ale mam nadzieję, że jest czytelne to, co robię. Po prostu pieczątkę dociskam bardzo mocno, tak aby jej wzór odbił się na brzegu bombki. Kiedy masa jest już sucha, maluję ją na taki szaro-zielony kolor, pozwalam chwileczkę wyschnąć, a następnie wilgotną chusteczką ścieram farbę. Farba, która zostaje w zagłębieniach, bardzo ładnie eksponuje odbity wzór. Tą samą farbą przemalowuję zawieszkę, choć tego nie nawiałam, oraz brudzę chwościk, który teraz jest śnieżno-biały i zupełnie nie pasuje mi do bombki. Kiedy farba wyschnie, lakieruję całą bombkę. Brzegi obrazka w kilku miejscach smaruję klejem magicznym, a następnie posypuję przeźroczystymi mikrokulkami. Brzegi bombki, które wcześniej malowałam farbą, przecieram pastą antyczną. Nadaje ona taki bardzo fajny, delikatny połysk. Obejrzałam bombkę i uznałam, że wypada dość blado. Pomyślałam, że trzeba jakoś mocniej podkreślić odbity wzór. W związku z tym pomalowałam brzegi czarną farbą akrylową, a następnie jej nadmiar usunęłam ręcznikiem papierowym. Chwościk przymocuję do bombki za pomocą takiej małej klamerki z ząbkami.
peace to men on Koniec montuję zawieszkę na jej miejscu i przeciągam przed nią łańcuszek. Gotowa bombka wygląda tak. Gorąco dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.